Dzień Matki obchodzony w Domu Kultury Bajka na osiedlu Wichrowe Wzgórze to już tradycja. W tym roku również nie mogło zabraknąć zespołu śpiewaczego Biały Kwiat, który umilił ten majowy wieczór. Chór śpiewał o matkach i dla matek, zarówno tych młodszych, jak i starszych. Myślę, że to ciepło domowego ogniska da się odczuć na dzisiejszym spotkaniu, że wszystkie matki przypomną sobie te piękne chwile macierzyństwa i poczują się uhonorowane, że życzenia, które będą płynęły z programu, to są wszystkie dla nich. A za co przede wszystkim jesteśmy wdzięczni swoim mamom? Trudno powiedzieć. Ja jestem pod wrażeniem takiej dziecięcej wypowiedzi. Mamo, mamo, powiedzieć tyle ci chciałem, ale jak biegłem, zapomniałem. I myślę, że sercem chciałoby się powiedzieć bardzo wiele, a kiedy przyjdzie składać je w słowa, to nie zawsze wychodzi. Więc ten uśmiech, pocałunek, bukiet kwiatów chyba są najlepszym wyrazem podziękowań za to wszystko, co matki dla swych dzieci czynią. Za co powinniśmy podziękować swoim mamom? Jak pan uważa? Za miłość, za wszystko. Za wychowanie. Za wszystko, za całe serce, które mi dała. Za wszystko. Za to, że żyjemy, za dar życia. Że w ciężkich czasach II wojny światowej przyjęła mnie na świat. Mając już piątkę dzieci, wychowała mnie na porządnego człowieka i cieszę się, bo również mam dzieci, mam wnuki. To jest najpiękniejsze, co może być w życiu kobiety. Dzieci pamiętają o mamach? Bardzo. Zaraz przychodzą po koncercie na kawę, na słodkie, na dobre rzeczy, z życzeniami, z kwiatami, ze wszystkim. Także nie mogę narzekać, że mam źle wychowane dzieci. Jak sobie wychowałam, takie mam. Aby podziękować mamom, zespół śpiewaczy Biały Kwiat przygotował specjalny repertuar. W tym dzisiejszym dniu Matki, to oczywiście repertuar wszystko o naszych kochanych mamach. I obojętnie jakie to by były tytuły, to wszystkie one mówią o, no w ogóle sama geneza święta matki, teksty są właściwie kochająca mama, nasza najkochańsza, słodka, najmądrzejsza i tak dalej, nie? Także piosenek jest multum, ale wiadomo, że wszystko o naszych kochanych mamach. Czy te utwory są znane dla publiczności? Raczej tak są znane, bo kilka jest, cośmy śpiewali w ubiegłym roku, kilka takich nowszych jest i publiczność zna, panie tu z naszego osiedla to oczywiście też pośpiewają na pewno z nami. Ja posprzątam, wszystko zrobię. Spotkanie w Domu Kultury Bajka połączyło pokolenia. Na scenie oprócz chóru seniorek pojawiły się także dzieci. Teraz cię wycałuję, jak mogę najgoręcej, bo tak cię kocham, mamo, że już nie może więcej. Co jakiś czas zespół próbuje nowych pomysłów i to łączenie pokoleń wychodzi bardzo fajnie. Myślę, że jest potrzebne nie tylko starszym, żeby młodzież im towarzyszyła, ale dla tych najmniejszych to jest też wielkie przeżycie. Koncert przed dużą publicznością to wyzwanie dla osób występujących. Jak mówi Bogusław Szymański, trema na szczęście działa mobilizująco. Wszystko się jest oswojonym, gdy się jest na próbie, o pójdzie fajnie, nie? Ale jak tylko się panie przybiorą w te swoje galowe sukienki i wychodzą na scenę, to już to pomału się tam... No ale to normalne. Byłoby źle, gdyby się nie tremowały, prawda? Bo każdy powie, kto występuje, że jednak trema musi być, bo jak ktoś tak nonszalancko by podszedł do występu, to też by było. Czyli trema mobilizuje. Mobilizuje. Do organizacji Dnia Matki w Domu Kultury Bajka, jak co roku przyłączyła się Rada Osiedla Nowe Winogrady Północ. Spotykamy się tutaj wspólnie, żeby złożyć matkom, tym, którzy nas odwiedzają, tutaj są obecne, serdeczne życzenia. Chciałbym to też w tej chwili uczynić. Przede wszystkim dobrego zdrowia, szczęścia,
No, miłości od dzieci na pewno doświadczają, od wszystkich. No i oby zawsze były zdrowe i uśmiechnięte. Patrząc na frekwencję, można uznać, że takie wydarzenia są potrzebne. Na pewno tak, na pewno tak. Państwo widzicie, że sala jest zapełniona. No i uśmiech, przede wszystkim uśmiech tych naszych matek, prawda, jest takim bardzo, bardzo dla nas sympatycznym. Wszyscy dobrze wiedzą, że nie ma jak u mamy. Doceniajmy je zatem cały rok.